Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, dzisiaj u mnie na kanale będzie znów królować piłka nożna na najwyższym światowym poziomie. A bohaterem mojego odcinka będzie Paulo Sousa. Ale zanim zacznę Wam opowiadać o siwym Bajrancie, pamiętajcie o łapce do góry. Także zachęcam do komentowania. No i także tych, którzy są po raz pierwszy na moim kanale, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli możecie, to mój kanał promujcie na innych mediach, udostępniajcie. Dzięki temu dotrę do większej rzeszy pasjonatów. Moi drodzy, były trener Flamenco, wydawało się, tak myślałem, że może zostanie trenerem reprezentacji Egiptu. No i już nawet na Wikipedii mogliśmy przeczytać, tam już Sousa pojawiał się jako trener reprezentacji Salaha. Ale w ostatniej chwili Portugalczyk nie zdecydował się objąć reprezentacji Egiptu z uwagi na to, że w ostatniej chwili skonsultował się z byłym trenerem reprezentacji Egiptu. Pamiętacie takiego trenera Queirosa, który był trenerem Manchesteru United, także Realu Madryt, także reprezentacji Iranu, czy także reprezentacji Portugalii. No, były trener polskiej reprezentacji skonsultował się, dowiedział się, że no, w Egipcie jest problem, jeżeli chodzi z wypłacalnością, że te pensje są nieregularne. W związku z tym zażyczył sobie około 150-160 tysięcy dolarów miesięcznie, tyle. Plus do tego chciał, żeby współpracowało z nim 6 dodatkowych współpracowników. Oczywiście władze Egipskiego Związku Piłkarskiego na to się nie zgodziły. W związku z tym Sousa postanowił zrezygnować się z tej posady, a już negocjacje, powiedzmy sobie szczerze, już były dopięte. Pamiętacie, kilka dni temu w niedzielę właśnie informowano, że Sousa już prawie jest pewny tym trenerem, no ale jak to często bywa w przypadku Portugalczyka, zadecydowały pieniądze. Pamiętacie, na naszą reprezentację zdecydował porzucić dla większej kasy. Tutaj już wydawało się, że po tym jak właśnie pracował z Robertem Lewandowskim, że będzie pracował z kolejnym utytułowanym napastnikiem, z Salahem, że prowadząc reprezentację Egiptu potwierdzi się, że pokaże, że jest dobrym selekcjonerem, mimo tego, że wielu dziennikarzy sportowych krytykuje Sousę, to jednak był trener, który miał pewnego rodzaju, miał warsztat, jednak awansował do tych spotkań barażowych, więc zostając trenerem Egiptu, mógł spróbować awansować, zakwalifikować się do Pucharu Narodów Afryki, ale jednak, jak tam Wam wspomniałem w wstępie, no ten trener kieruje się kasą, no bo jak już poradził się byłego trenera reprezentacji Egiptu, właśnie Queiresa, że są problemy z wypłacalnością, zrezygnował z tej posady. Oczywiście podał taką wersję oficjalną władzom Egiptu, że jego żona jednak w tym rejonie nie chciała mieszkać. A jak wiadomo, no często jeżeli chodzi o trenerów, piłkarzy, decyzja nieraz żony jest, powiedzmy, kluczowa w podejmowaniu decyzji. No ja powiem Wam szczerze, że jestem rozczarowany tą całą sytuacją, no bo jak w weekend dowiedziałem się, że Paulo Sousa może zostać selekcjonerem, to się ucieszyłem, bo zresztą pamiętacie, że byłem jednym z jego zwolenników, krytykowałem, ale także go chwaliłem, ponieważ co by tutaj nie mówić, pewne pomysły, które wnosił jednak na Euro, potrafił tego Roberta Lewandowskiego uruchomić, bo pamiętacie, zarówno pod wodzą Unawałki na Euro w czasie Mundialu, czy za czasów Franciszka Smudy, no to ten Robert Lewandowski tych goli nie strzelał, a wtedy kadra grała ofensywnie na wielkich turniejach, gole strzelała, także jednak mieliśmy na Euro 2020 emocje, no bo do końca się liczyliśmy. Tamto spotkanie z Hiszpanią było niesamowite. Zremisowaliśmy z silną reprezentacją. Plus do tego przecież ze Szwecją graliśmy wtedy cios za cios. Jednak wtedy Sousa nie osiągnął dobrego wyniku. Czy z Anglią potrafił zremisować, wygrać z Albanią. No i przede wszystkim potrafił się zakwalifikować
do baraży. No i potem uciekł, popełniał błędy jak każdy selekcjoner, ale właśnie liczyłem na to, że Portugalczyk jednak prowadząc reprezentację Egiptu pokaże swój warsztat, zakwalifikuje się na mistrzostwa, na Puchar Narodów Afryki, no ale no niestety tutaj pieniądze wygrały, wzięły górę. Zresztą między innymi teraz właśnie siwy Bajerant będzie się sądził z Flamenco po tym, jak został zwolniony. 6 miesięcy prowadził klub brazylijski. Moi drodzy, no w tym regionie świata zwykle działacze są, bym powiedział, no niecierpliwi. Ale jeżeli chodzi o Brazylię, no to sytuacja wyglądała tak, że właśnie do Flamenco Paulo Sousa był sprowadzany, żeby Flamenco odbudować. No pamiętacie, ten zespół zdobywał mistrzowski tytuł, no i miał przejść pewnego rodzaju okres, taką przebudowę, no ale klub, który właśnie no, liczył się mistrzostwo, nagle został pod wodzą portugalskiego trenera. No, bronił się nawet przed utrzymaniem, był w tych dolnych rejonach tabeli, między innymi przegrywał z ostatnią drużyną w tabeli. To wszystko spowodowało, że właśnie Portugalczyk został zwolniony z Flamenco, także ten styl właśnie przewidywalny w lidze brazylijskiej, nie, on się właśnie nie podobał, no i Portugalczyk został zwolniony. Zresztą powiem wam, bo pamiętacie, był to początek czerwca, myślałem, że Paulo Sousa będzie wypoczywał, no bo jest okres wakacyjny, a tutaj mi właśnie ta informacja, która się pojawiła w weekend, że ma zostać trenerem reprezentacji Egiptu, no to była fajna, jeżeli chodzi o, no bo zawsze tak mam jako kibic polskiej reprezentacji, zawsze tym wszystkim byłem selekcjonerem, poczynając właśnie od Jerzego Engela, kończąc właśnie na Sousie, zawsze tym wszystkim trenerom kibicowałem, czy świętej pamięci popularnemu Januszowi Wójcikowi. Zawsze fajnie jest, gdy były selekcjoner kontynuuje swoją karierę, pracę trenerską i odnosi sukcesy. No, w porównaniu do wielu polskich kibiców, bo po tym jak siwy Bajerant opuścił na naszą reprezentację, w ten sposób się zachował, no to wielu miało wobec niego, no już stracił tą całą sympatię. Ale to też warto tutaj zwrócić uwagę, bo pamiętacie, gdy właśnie Paulo Sousa był trenerem, moi drodzy, to miał w pewnym momencie też z Salahem się, jakbym powiedział, kiedy jeszcze Salah nie grał w lidze angielskiej, kiedy jeszcze nie był takim znanym napastnikiem, no Paulo Sousa, prowadząc drużynę klubową, miał okazję właśnie się mierzyć z napastnikiem Liverpoolu, no i była sytuacja taka, że jak się skończył mecz, no to Salah był tym piłkarzem, który nie podał ręki Paulo Sousie, no i to też mogłoby, no bym się wcale nie zdziwił, gdyby Portugalczyk właśnie najlepszego napastnika świata by nie powoływał do reprezentacji. No i tak właśnie, tak jak były legendarny napastnik Mido, pamiętacie tego właśnie reprezentanta Egiptu, który grał w barwach Tottenhamu, także grał w Ajaxie Amsterdam z Zlatanem Ibrahimowiczem, no to właśnie to ten były legendarny zawodnik reprezentacji Egiptu właśnie między innymi Tom przekazał tą informację i wyjaśnił nam, dlaczego Paulo Sousa nie zostanie tym trenerem reprezentacji Egiptu. Zresztą pamiętacie Mido, bo prawda jest taka, że ach, Rasiak miał pecha, no bo wtedy właśnie między innymi z Mido Rasialdo rywalizował z byłym napastnikiem Ajax Amsterdam o pierwszy skład. Wtedy Rasiak był w pierwszym składzie, zdobył gola. Niestety ten gol został nieuznany, a później no, rozkwit Mido, strzał gol za golem, no i były napastnik Groklinu musiał zamienić właśnie Tottenham na świętych i niestety ta kariera w Premier League nie potoczyła się po myśli byłego napastnika Groklinu. Jak widzicie, no, jeżeli chodzi o Egipt, reprezentację Egiptu, no to jest reprezentacja, to jest także taki kraj, gdzie tutaj też mamy wątki polskie. Tak by się wydawało, że z uwagi na ten okres ogórkowy niewiele się dzieje, a tutaj nam były trener Fiorentiny dostarcza dodatkowych, bym powiedział, tematów
do rozmowy. Jestem ciekaw Waszej opinii. Co ogólnie myślicie o pracy Paulo Sousy w Brazylii, właśnie w Flamenco? Jak oceniacie jego pracę? Także jestem ciekaw, czy dalej śledzicie karierę tego portugalskiego trenera? Czy liczycie na to, że też kiedyś poprowadzi jakąś reprezentację? Ja powiem Wam szczerze, że jestem ciekaw, gdzie Portugalczyk wyląduje, jaką drużynę poprowadzi i powiem Wam szczerze, że szkoda, że jednak nie poprowadzi tej reprezentacji Egiptu, że jednak no niestety zdecydował się zarabiać więcej pieniędzy, no bo byłem ciekaw tego projektu i tak jak Wam wspomniałem w tym materiale, ucieszyłem się z uwagi na to. Tutaj jeszcze spojrzę na mój szpigiel, czy tutaj Wam wszystko powiedziałem, jak to często bywa i opowiadam Wam, miałem przed chwilą fajną myśl, chciałem Wam coś fajnego tutaj powiedzieć o Sousie, a wyleciało mi to właśnie z głowy. Niestety często tak bywa, że gdy się opowiada, mówi jeden wątek i chce się coś jeszcze fajnego opowiedzieć i często to właśnie z głowy wylatuje, moi drodzy. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o subach, lajkach i dzwoneczkach. Podsumowując ten odcinek, ja no, śledzę z uwagą karierę Paulo Sousy i no i mam nadzieję, że jednak Portugalczyk w najbliższym czasie szybko podejmie jakąś drużynę. A, już przypomniał mi się ten wątek. Wiecie, że Paulo Sousa i zarówno José Pinto, pamiętacie takiego byłego trenera Legii Warszawa? Ci obaj portugalscy trenerzy mają tego samego menadżera. No i właśnie między innymi też José Pinto prowadził brazylijski klub, został tam też długo, długo nie pograł. No tych trenerów, ci trenerzy słyną jednak z tego, że no zwykle z tych miejscach krótko pracują i często są zmieniani. Nawet José Pinto niedawno też Bragę prowadził, tam po pewnym czasie został zwolniony, ale jednak tak jak właśnie tutaj do portugalskiego trenera, który prowadził reprezentację Polski, mam sentyment, miło go wspominam, bo jednak awansował do mistrzostw świata, znaczy awansował do baraży, tak? Czyli wypełnił ten cel minimum, uruchomił Roberta Lewandowskiego, no bo jednak trzeba oddać to, co królewskie Portugalczykowi, sprawił, że Robert Lewandowski strzelał więcej goli niż za czasów właśnie Jerzego Brzęczka, także więcej jak za czasów Czesława Michniewicza, moi drodzy. No to także wniósł pewnego rodzaju powiew świeżości. To jednak José Pinto, który często był nazywany kolokwialnie mówiąc furiatem, to jednak jego nie wspominam, no bo zresztą piłkarze Legii Warszawa też go nie wspominają zbyt dobrze. No wtedy pamiętacie, Legia Warszawa przegrała rywalizację o mistrzostwo z Piastem Gliwice Waldemara Fornalika. Tam na dobrą sprawę ten José Pinto prawdę wszystkich tam skłócił, spowodował konflikt, także bym powiedział, no nieładnie się zachowywał z legendami Legii Warszawa, czyli z Radowiczem, Malarzem. No Portugalczycy, jak i holenderscy trenerzy mają najlepszą markę, jeżeli chodzi o szkoleniowców w Europie, tak? Najwięcej trenerów portugalskich i holenderskich pracuje we wszystkich tych ligach, to jednak José Pinto to, no, to jest taki trener, bym powiedział, były zawodnik, były reprezentant Portugalii, ale taki trener, który bardziej pracuje w zawodzie trenera dzięki temu, że ma, bym powiedział, obrotnego agenta, także bazuje na tej swojej karcie zawodniczej. No i zwykle, no i póki się w danym klubie na nim nie poznają, to pół roku, rok zmienia te kluby. No, nawet mnie to, powiem szczerze, że zdziwiło, że José Pinto tam zakotwiczył w lidze brazylijskiej. Ciekaw jestem Waszej opinii, gdzie myślicie, gdzie Paulo Sousa wyląduje, gdzie będzie kontynuował swoją karierę. Także zachęcam do pisania, jaki najnowszy odcinek chcielibyście zobaczyć w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o taki stały szpigel, no to postaram się do końca tego tygodnia wrzucić odcinek o piłkarzu. Dziękuję serdecznie za uwagę, do zobaczenia wkrótce, hej!